Rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Od kiedy i jak bardzo będzie rozszerzona? Na razie jest dyskusja, że jedni chcą, inni nie chcą. Natomiast czym jest strefa płatnego parkowania, to w tej chwili staramy się wyjaśnić w ramach konsultacji społecznych, nie przesądzając jeszcze od kiedy i czy, ale tak naprawdę czym ta strefa płatnego parkowania jest. Dostaliśmy zlecenie z zarządu miasta, by przeanalizować koncepcję. Koncepcję realizujemy razem z mieszkańcami. Trwa właśnie seria spotkań, łącznie blisko 20 takich spotkań w formie warsztatów, na których ulica po ulicy proponujemy mieszkańcom organizację ruchu, razem z mieszkańcami ją rysujemy, tak żeby ona była optymalna, jeśli chodzi o potrzeby społeczności lokalnej. Zakładamy, że konsultacje skończymy 10 listopada, potem około 2 miesiące na obrobienie wszystkich uwag, które oprócz spotkań konsultacyjnych można również zgłaszać pocztą tradycyjną czy przez adres mailowy. I po 2 miesiącach, czyli gdzieś na przełomie grudnia i stycznia, myślę, że wtedy będzie decyzja co do ewentualnego rozszerzenia strefy. A które dzielnice? Rozmawiamy o terenie Woli, do granic określonych ulicą Prymasa Tysiąclecia i Pragi, tutaj z pominięciem Szmulek i okolic placu Halera. W ramach projektów organizacji ruchu dla strefy płatnego parkowania na Woli na Pradze Północ przygotowaliśmy takie pionierskie rozwiązanie, to jest dopuszczamy parkowanie niewyznaczone, bo w strefie każde miejsce parkingowe musi być wyznaczone, a pozostałe miejsca wyeliminowane jako niemożliwe do parkowania, ponieważ też nie można pobrać na nich opłat. Wprowadzamy kombinację znaków, w których w tego typu miejscach nie będziemy eliminować parkowania, a dopuścimy to parkowanie, ale z wyłączeniem, ale tylko i wyłącznie dla mieszkańców posiadających abonament. Jeśli takie oznaczenie się pojawi, to oczywiście w ramach rozszerzania strefy płatnego parkowania harmonogram, tak jak mówiłem, zarząd miasta prawdopodobnie na przełomie tego i przyszłego roku będzie decydować o samym rozszerzeniu i skierowaniu wniosku na Radę, bo formalnie to Rada Miasta Stołecznego Warszawy podejmuje decyzję o rozszerzeniu tej strefy. Jeśli taka decyzja by zapadła na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, to chcielibyśmy wdrażać zmiany w organizacji ruchu w okresie wakacyjnym. To jest okres, w którym mamy najmniej samochodów w Warszawie i wszystkie utrudnienia czasowe związane z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu są najmniej uciążliwe dla mieszkańców.